Hi, my name's Lulu. I'm from England and I'm a DJ, and these are my fellow DJs. Hello, and I'm Danielle and I'm from Amsterdam. Nice to meet you. Hi, and I'm Mr. Smith, and it's good to speak to you people in Poland. Yeah, right, we're down here at Club Ground Zero and we're going to have an amazing party. We've got all sorts of sound and lights and all kinds of wacky things, haven't we? Yeah, lots of it. You must come and check it out. Jesteśmy w samym środku Grand Zero. Niesamowita impreza, niesamowita impreza. Po prostu Liberation Dance Night Grand Zero w punkcie kulminacyjnym. No nie wiem, czy w punkcie kulminacyjnym, mam nadzieję, że mamy jeszcze trochę czasu do punktu kulminacyjnego, aczkolwiek cały czas jest bardzo dobrze. Popatrzmy, co się dzieje. Chodźmy. Jesteśmy przy barze, w którym można się zrelaksować w tak zwanym chill out. Mam nadzieję, że znajdziemy kogoś, z kim będziemy mogli porozmawiać na temat tego, co się działo, co się dzieje, albo co się dziać będzie. Będziemy rozmawiać w obu językach, którymi tu mówią goście. Jest tu strasznie tajemniczo. Czuję się czasami osaczony, ale to jest tylko i wyłącznie złudzenie. Niektórzy mówią po angielsku, inni mówią po polsku. Myślę, że języki panujące w tym klubie są dzisiaj bardzo internacjonalne. Czy zrobiłeś już sobie tatuaż? Nie, absolutnie nie, ale mam nadzieję, że... Nie masz tu nic? Nie, nie kłamię. Czy zrobiłaś już sobie tatuaż? Może nie usłyszałam pytania. Robimy się tatuaż, czekamy właśnie tak. Bardzo długiej kolejce. Kolejce czekamy. Na pewno nie macie tatuaży? Nie, nie mamy, jeszcze nie. Niektórzy robią je w bardzo sekretnych miejscach. Tak. Czekacie w kolejce? Tak. A na jakich częściach ciała będziecie się tatuować? Znaczy tutaj będzie. Tak, nie, ja na ramieniu. Okej, Boguś. Może i my ustawimy się w kolejce pod atlas. Może za jakiś czas, ale na razie sprawdźmy, co się dzieje w pozostałej części klubu.
Porozmawiajmy z tatuażystą. Wygląda jak zaklinacz węży, ale tatuuje. Ale czy już teraz, może trochę później? Myślę, że teraz jest wyjątkowo zajęty. Przesuwamy się do chill out, do punktu, w którym można się zrelaksować przy muzyce, którą słuchać nawet tu. Może uda nam się też porozmawiać z DJ-ami, na pewno. Okay, where are you from? We're from London. What are you doing here? Jesteśmy Polacy, chcieliśmy widać, jak tam idzie w Warszawie, wiesz? Jak tam tutaj jest club scene, wiesz? Jest, naprawdę świetnie idzie. You know this DJ is from London? Przepraszam? You know this DJ is from London? Nie znamy, ale wiemy, że DJ jest from London. Naprawdę fantastycznie muzyka? Muzyka, tak? Yeah. Ale to jest takie muzyka dla future. For future, it's a music for future. Dla wczesnych klubów w Londynu to musimy tańczyć, bo naprawdę fantastycznie. You mean it's music for Polish people in a Warsaw? Yeah. Ha, bo myśmy zobaczymy bardzo dużo ludzi w Polsce. Oni lubią takie muzykę, to tak idzie świetnie. My chcemy tańczyć zawsze i wiemy, że w Polsce też chcesz tańczyć to takie muzyka. Ale myślałem, że było tutaj techno. Słuchałem ten jungle. Bardzo lubimy. Ale bardzo lubimy muzykę tutaj. Ten klub tutaj jest naprawdę świetnie. Świetnie miejsce, żeby tańczyć, żeby rozmawiać z ludźmi. Naprawdę cool. Maybe some DJ can talk something for somebody in Warsaw, in Poland. Make sure you're here next month. We'll be here on Friday in 4 weeks' time. That's great. Dziękujemy bardzo.
podążamy dalej tropem wspaniałych przygód. Być może będzie ich więcej, być może nie, ale ja przypuszczam, że będzie ich bardzo dużo. Grand Zero oferuje dzisiaj wielką ilość atrakcji. Musimy o tym pamiętać. Co tydzień, zawsze. DJ-e z Holandii, z Wielkiej Brytanii naprawdę są w stanie zaspokoić gusta każdego rozsądnego i nie tylko rozsądnego słuchacza muzyki techno, muzyki rave, muzyki house. Zapraszamy. Coraz więcej dymu, coraz więcej świateł. Cudowne kobiety, wspaniali mężczyźni. Yeah. How are you? I'm good, how are you? Oh, I'm okay. Spójrzcie na to. Nie wiem do końca, co tu się dzieje, ale ci ludzie wyglądają raczej na rozbawionych. From Parma, Italy. Yeah. What happened? We are. We live in Parma, but we are drinking in Varsavia. Not a lot, vodka, beer, anything we found. What do you think about partying at Ground Zero in Warsaw? Great party. Jesteśmy w sercu Liberation Dance Night. Ta pani w fioletowym podkoszulku to DJ Lulu z Wielkiej Brytanii. A ten facet to jest DJ z Amsterdamu. Liberation Dance Night, Ground Zero, punkt 15. Będziemy sprawdzać. Hi! Lulu nic nie słyszy. DJ z Amsterdamu mówi, że atmosfera w Ground Zero jest bardzo dobra, że ci ludzie naprawdę czują ten gatunek techno. To jest techno industrialne i... Ponieważ w boksie DJ-ów jest tak głośno, będziemy urywać się już stąd i pójdziemy gdzieś, gdzie jest trochę ciszej, gdzie jest trochę spokojniej. Chociaż nie wiem, czy Ground Zero jest dziś spokojnie. Thank you.
pizza? Domino Pizza, jeden ze sponsorów. Radzę spróbować. Nie? A ty lubisz Domino Pizza? Czy dobra pizza? Bardzo dobra. Wzięłam 3 i wszystkie zjadłam. Ale czy tylko jesz, czy czasem też zatańczysz na przykład tam obok? A, czasem tańczę, oczywiście, że tańczę. Bardzo często tańczę. A potem jem pizzę, a potem znowu wracam tańczyć. A masz czas na inne zajęcia? Tak, rano. A co robisz? Spędzam wakacje, spędzam czas na wakacjach. Happy holiday! Wszyscy się bawią! We'll be right back.